Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Witamy ponownie wspólnie z Panem Kamilem Jaroszewskim, który dzisiaj opowie nam o kolejnej swojej wyprawie. Można powiedzieć, że to już pewna tradycja, bo spotykamy się już któryś raz w tym roku. To świadczy też o tym, że Pan Kamil nie ustaje w swoich działaniach i należy pochwalić za taką wytrwałość i sumienność. To była wyprawa jednodniowa, ale myślę, że nie mniej pewnie pełna wrażeń niż ta wyprawa wcześniejsza, kilkudniowa. Ale już o tym opowie Państwu nasz bohater może. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, to była też bardzo fajna wyprawa, którą zacząłem od Urzędu Miasta Koła. Wystartowałem około godziny 5 rano i dojechałem do Helu o godzinie 2:20 w nocy. Na rowerze jechałem ponad 16 godzin, a cała moja wyprawa miała 21 godzin. Ile dokładnie przejechałem? Ponad 400 km. 402 km. Ja śledziłem ten cały na Facebooku i wiem, że też spotkał się Pan z władzami miasta, chyba z Panią sekretarz i z Panem burmistrzem chyba też później, w któryś dzień, prawda? Tak, spotkałem się z Panem burmistrzem Helu, to był poniedziałek, a z Panią sekretarz spotkałem się w niedzielę. Bardzo im za to dziękuję, za ugoszczenie, za upominki dla Pana burmistrza Koła, jak i dla mnie. Naprawdę było sympatycznie. Bardzo chciałbym podziękować Joannie Śledź, tak samo Irkowi i Szczegielniakowi, gdzie mnie bardzo fajnie przyjęli. Bardzo im za to dziękuję. Takie pytanie. Wie Pan, wydaje mi się, że teraz te miesiące, no to wiadomo, jest krótszy dzień niż noc i większość Pan praktycznie jechał pewno w nocy. Jak to wyglądało? Czy było ciężko? Czy napotkał Pan jakieś przygody, jakieś utrudnienia? Nie miałem żadnych przygód negatywnych. Jechało się naprawdę bardzo fajnie. Pogoda mi sprzyjała. Byłem dobrze zabezpieczony w lampki, w kamizelkę. Wszystko było pozytywnie. Czyli nie miałem takiego momentu, że powinnam się po prostu zwątpiewać? Nie, nie miałem. Miałem obrany cel, musiałem tam dojechać. Czy to pierwsza Pana trasa tak długa? Pan na ten temat nie mówi? Tak, to była moja pierwsza taka trasa. Jeździłem po 200 km trasy miasta Polski, Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław. Jechałem też Gdańsk wiosną 300 km, ale miałem postanowienie na początku roku, że będę chciał pokonać 400 km i dojechać do Helu. I udało się. Czy zamierza Pan powtórzyć taki jeszcze dystans? Mam pewien plan, ale na razie go nie zdradzam. Co do takiej jazdy. No bo na północ już dalej się nie da. No dalej się nie da. Dalej się nie da, ale są inne części Polski, gdzie można śmigać rowerem. No jest oczywiście jeszcze dłuższa trasa. Są trasy. Tak. Niech Pan nam powie, jaką udało się Panu kwotę zebrać. Przez te dwie akcje dla Sebastiana udało zebrać się około 10 000 zł. Stan Sebastiana zdrowia jest stabilny, bo mam kontakt z rodziną, z mamą. Sebastian jest zadowolony teraz po tej akcji. I w poprzedniej konferencji, co miałem z Panem burmistrzem Koła, mama Sebastiana ani Sebastian o tej akcji nic nie wiedzieli. I zadzwoniłem i powiedziałem, że coś takiego będę robił dla Sebastiana. Byli naprawdę pod wrażeniem, byli bardzo zadowoleni. I mama Sebastiana spytała się mnie, czy z tamtych pieniążków może Sebastianowi kupić rower, bo Sebastian potrzebuje ruchu, tak powiedział lekarz, że nie może tyć i rower. Ja powiedziałem, że jak najbardziej. Ale powiedziałem też jej to, że będę jechał trasę koło Hel i firma Woodmeiser, a w szczególności pan prezes Robert Bagiński, za te kilometry dla Sebastiana zapłaci 1000 zł. I wyszło tak później, że skontaktowałem się z panem Robertem Bagińskim i zaproponowałem mu, czy by zamiast tego 1000 zł nie mógł kupić rowera dla Sebastiana. I pan prezes Robert Bagiński tak zrobił. I tutaj oto jest ten rower, który podobał się Sebastianowi i go ma. Niech Pan powie, ile przerw w trakcie takiego dystansu Pan zrobił? Ile przerw? Tak kurczę, dokładnie to nie pamiętam, nie? Ale z 4 przerwy w
Toruniu. Miałem taką dłuższą przerwę też. Pod Gniewem też miałem dłuższą przerwę. W Trójmieście też miałem przerwę. To takie dłuższe, 3 przerwy miałem. I jakieś takie delikatnie mniejsze też, nie? Żeby napełnić bidon wodą. Tak to wyglądało. Jechał pan drogami, można powiedzieć, publicznymi. Jak kontakt z ruchem, powiedzmy, dużych samochodów, czy nie obawiał pan się, że na przykład jakaś kolizja nastąpi, czy coś może się stać? Ja w sumie jestem optymistą. Nie myślę o czymś takim, po prostu jadę do przodu. Jechałem drogą 91, ale jest boczny pas. Nie miałem żadnego zdarzenia negatywnego. Rower przekażę dzisiaj. Przekażę dzisiaj. Będę dzisiaj u Sebastiana i przekażę mu rower dzisiaj. Chciałem bardzo podziękować panu burmistrzowi miasta Koła za tą konferencję, Kolskim Faktom za patronat medialny, jak i również pani Kasi Wojtysiak z Urzędu Miasta Koła. Ja muszę też za współpracę. Na koniec, że dzwoniąc do pana burmistrza Helu, on bardzo pozytywnie się odniósł właśnie do pana akcji, panie Kamilu, i z wielką radością nawet się ucieszył i no to, co mógł, w niedzielę go nie było, ale w niedzielę właśnie poprosił panią sekretarz, no a w poniedziałek już, jak wiemy, pana przyjął, więc też te władze miasta Hel też bardzo pozytywnie, muszę powiedzieć, się do tego ustosunkowały, także to też jest ważne. Tak, było bardzo miło. Było bardzo miło, to muszę powiedzieć, że bardzo fajnie zostałem ugoszczony. Można powiedzieć, że specjalnie zostałem do poniedziałku, żeby spotkać się z burmistrzem Helu. I tak zrobiłem i spotkałem się, byłem w Urzędzie Miasta. Czy już rower, ten, który tutaj widzimy, już był wysłany i widział go zainteresowany? Tak, Sebastian ten rower to sobie wybrał. Z tego, co mówiła mi mama Sebastiana, to on sobie go wybrał. I ja wtedy właśnie skontaktowałem się z panem prezesem Robertem Bagińskim i powiedziałem mu o rowerze i czy by firma Woodmeister nie mogła tego roweru zakupić zamiast tego 1000 zł, a on był w tej kwocie. Super. Ale wspomniał pan, panie Kamilu, że ma już plany i nie chce ich zdradzić, ale a chociaż w którym kierunku Polski, czy na południe, na zachód, na wschód? Czy to też przede wszystkim będzie, czy też północ? Charytatywna? Tak, to będzie jak najbardziej akcja charytatywna. A który kierunek chociaż? No w sumie nie chcę gadać o tym. Powiedziałem ostatnio, że na pewno to będzie Wisła, taki główny cel, ale mam taką swoją trasę jeszcze, gdzie na pewno będę chciał ją zrobić, też charytatywnie dla dzieciaka, jak i również Wisłę, jak i również tą taką jednodniową. W przyszłym roku? Tak, w przyszłym roku, nie? W sezonie 2021. Tak to będzie wyglądało. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.